Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy. Żołnierze WOTU deklarują chęć, aby nauczyć pracowników poczty obsługi broni. W poczcie Polskiej służy wielu żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Jest ich przeszło 200. Jak mówi prezes poczty Tomasz Zdzikot, pracownicy żołnierze mają przez to dodatkowe możliwości. Między innymi mogą uzyskać więcej urlopu w ramach programu pod hasłem Ramię w ramię z WOT. To pokazuje, że w poczcie polskiej obronność państwa jest wspierana nie tylko poprzez deklaracje słowne, ale i czyn. I ten czyn dziś został oficjalnie sformalizowany poprzez podpisanie umowy o współpracy. Podpisy pod dokumentem złożyli prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot i dowódca wojsko Obrony Terytorialnej generał Wiesław Kukuła. Wielokrotnie padały zachęty skierowane do pracowników, by dołączyli do żołnierzy WOT. Ci, którzy już to zrobili, zasłużyli na pochwały pracodawcy. Są bardziej świadomi, są bardziej odpowiedzialni, są lepiej przygotowani do wykonywania zadań w stanie podwyższonego ryzyka czy w stanie stresu. Współpraca Poczty Polskiej i wojsko Obrony Terytorialnej będzie kontynuowana m.in. poprzez program pod hasłem Powitanie z bronią. Program, który który ma na celu podstawowe, podstawowe przeszkolenie z zasad obsługi broni palnej, program dobrowolny. Program, który na razie jeszcze nie na piśmie, ale słownie chce szerzej wesprzeć generał Wiesław Kukuła, dowódca Wojsko Obrony Terytorialnej. Jesteśmy do dyspozycji po to, aby każdy pracownik Poczty Polskiej, który zdecyduje się posiąść kompetencje z zakresu obsługi broni, mógł je uzyskać. Już teraz do udziału w programie zgłosiło się wielu chętnych.